Słuchajcie, wiosna pełną parą, dlatego wracam do Was z pojazdami elektrycznymi i dzisiaj na tapet bierzemy sobie Skate Flash Urban SK3. No i noga nie byle jaka, bo w dość niskiej cenie mamy tutaj potężny zapas mocy i całkiem niezłą jakość wykonania. I właśnie od tej rzeczy zaczniemy. Zaczynamy sobie od kierownicy, to jest raczej takie standardowe rozłożenie tych wszystkich elementów. Tutaj dwa hamulce, warto zwrócić uwagę, że to są hamulce tarczowe. Komputer pokładowy, z tyłu macie jeszcze schowany port USB, możecie sobie w ten sposób ładować telefon. Kierownica oczywiście się składa, więc jeśli gdzieś tam transportujecie, to możecie sobie złożyć do mniejszych rozmiarów. Tutaj warto zwrócić uwagę na te światła. Oprócz takich standardowych świateł, powiedzmy, mijania, mamy też kierunkowskazy z tyłu, ale też mamy światła stopu. Kiedy sobie naciskacie tutaj klamkę hamulca, to dodatkowe czerwone światło Wam się pojawi, co pewnie jakoś tam wpływa oczywiście na bezpieczeństwo. Oprócz tego możecie korzystać tutaj z klaksonu. On może jakiś mega przyjemny nie jest, ale jest głośny, więc jeśli macie jakąś awaryjną sytuację, to na pewno się przyda. Z poziomu samego komputera możecie wyczytać, ile przejechaliście, ile jedziecie na godzinę, jaki jest stan baterii oraz na jakim biegu jesteście. Nie wiem, czy coś nie skopałem w ustawieniach, ale mi te dane pokazuje źle, w sensie kiedy jadę 40 na godzinę, no to pokazuje, że jadę 80, więc możliwe, że ja coś w menu poprzestawiałem, jakieś, nie wiem, średnice koła czy coś w tym stylu. W każdym razie, wchodząc sobie w ukryte menu, możecie też zmienić moc tej hulajnogi i tak jak już wspomniałem, może jechać ponad 40 na godzinę. To jest całkiem sporo, dlatego te tarczowe hamulce na pewno się tutaj przydadzą. Koła, jak już zapewne zauważyliście, są dość duże. To są 10-calowe pompowane opony. I powiem tak, mają zwolenników i przeciwników. Niezależnie jaka to jest hulajnoga, jakiej marki. Ja należę raczej do obozu przeciwników pompowanych opon. Wygoda jazdy jest nieporównywalnie lepsza na tego typu oponach. Jadąc gdzieś tam po kostce, to tak doskonale tłumi te wszelkie drgania, że praktycznie nie czujecie, że jedziecie po kostce, w przeciwieństwie do takich twardych, gumowych kół. Natomiast zdarza się niestety, że jeśli jeździcie nieostrożnie, albo się gdzieś tam zagapicie, a ja właśnie jestem trochę taką gapą, jeśli chodzi o te rzeczy, to może Wam się taka dętka przebić, no i wtedy musicie sobie taką dętkę wymienić. Ja oddałem, bo oczywiście miałem taką przygodę, oddałem ją do serwisu, zrobili mi to praktycznie w jeden dzień za 50 zł, także nie jest to majątek, no ale trzeba mieć to na uwadze. Wiem, że dużo osób na tych różnych forach skarży się, że wymiana dętki w tej hulajnodze Xiaomi jest bardzo trudna, więc specjalnie zadałem takie pytanie w serwisie, w którym dużo tych Xiaomi już zrobili, gdzie łatwiej wymieniać, tutaj czy tam? Jednym słowem, było prościej niż w Xiaomi. Tak, było prościej jak. Okay. Calowe koła mają taką przewagę nad 8, że jeśli macie jakieś nierówności, to trudniej przy takich kołach o jakiś wypadek. Jeśli macie na przykład jakiś duży uskok na kostce, no to tam, gdzie 8-calowe koło mogłoby się po prostu zatrzymać, tak tutaj raczej bez problemu przejedziecie. Nie powiedziałem jeszcze o tym deku. Jak widzicie, on jest strasznie szeroki. Ja tu praktycznie całą swoją stopę mieszczę. Ma tutaj w tym jakby swój cel. Nie wiem, czy widzicie te cztery zaślepki, możecie sobie je ściągnąć. I tutaj możecie zamontować takie siedzonko, więc jeśli chcecie przerobić sobie tę hulajnogę na taki, powiedzmy, mini skuterek, no to jest to możliwe. Duże koła, duży silnik i szeroki dek składają się nie tylko na jakby tutaj wytrzymałość tego urządzenia, ale też niestety na wagę. No, całość waży 17 kg, więc dość sporo. Na szczęście składa się oczywiście do mniejszych rozmiarów. Możecie sobie złożyć tutaj te kierownice. Swoją drogą chyba nie powiedziałem, że właśnie jest regulowana. Tutaj możecie sobie odkręcić, pchacie i składacie do takich rozmiarów. Tak jak mówię, no jest to dość ciężkie. Bateria niestety jest tutaj zabudowana na stałe, więc jeśli planujecie sobie ją codziennie wnosić na piąte piętro, to warto mieć to na uwadze, bo no, lekka nie jest. Ten mechanizm składania ma tutaj taki dość solidny element, przez który możecie przełożyć sobie zapięcie, więc na upartego możecie gdzieś tam w bloku sobie tę hulajnogę przypiąć.
tylko musicie pomyśleć, jak ją ładować. A propos ładowania, producent podaje jakieś 6-7 godzin i z naszych testów mniej więcej tak to wyglądało. Port ładowania znajduje się na dole i jest zabezpieczony taką zaślepką. Ta na pewno z czasem się wyrobi i zacznie spadać, dlatego warto pomyśleć o jakimś dodatkowym zabezpieczeniu, tak by tego portu Wam nie zalało podczas jeżdżenia hulajnogą po deszczu. Na zasięg składa się bardzo dużo czynników, zawsze o tym w swoich filmach mówię, więc tutaj nie będzie inaczej. Po pierwsze waga i wzrost użytkownika, im ktoś jest wyższy i cięższy, tym większy jakby stawia opór dla tego silnika, a zatem zasięg będzie krótszy. Po drugie teren, po jakim jeździmy, temperatura, wzniesienia, a nawet takie rzeczy jak siła wiatru może Wam skutecznie ten zasięg ograniczyć. Ja sam ważę około 100 kg, mam 1,82 m wzrostu, więc wiadomo, jeśli jesteście na przykład lżejsi, no to ten wynik będzie u Was wyglądał lepiej. Znowu, jeśli ważycie więcej, no to wynik będzie wyglądał gorzej. Testując hulajnogę w warunkach miejskich, udało się uzyskać wynik około 20-22 km. Co ciekawe, nie odczułem tu spadku mocy typowej dla niskiego stanu baterii. Test prędkości zrobiliśmy na zamkniętej drodze w Meksyku. Mi licznik pokazywał jakieś dziwne wartości, dlatego zwerbowaliśmy do tego zadania samochód. Mimo mojej sporej wagi, hulajnoga nie miała większych problemów rozpędzić mnie do 43-44 km na godzinę. Oprócz biegów, które możemy szybko zmieniać, sama klamka odpowiadająca za przyspieszenie działa płynnie, czyli wciskając delikatniej, hulajnoga da nam mniejszą moc. Nie działa to jakoś super idealnie, ale po kilkunastu kilometrach jazdy wyczułem, jak głęboko wciskać po wymaganą moc i więcej o tym nie myślałem. Moje ogólne wrażenia są takie. Jest to pierwsza hulajnoga, która pod moją wagą tak daleko zajechała, więc dla mnie jest to duży plus. Podobają mi się też te kierunkowskazy, no siłą rzeczą czasem gdzieś tam zjeżdżamy na ulicę i tak po prostu dla świętego spokoju, dla bezpieczeństwa możemy sobie je włączyć. Podoba mi się też moc tej hulajnogi i o ile oczywiście nie wyobrażam sobie jeździć po chodniku 40 na godzinę, tak nadrabia tą mocą wtedy, kiedy na przykład trzeba wyjechać pod górkę. No większość hulajnóg pod moją wagą przy jakichś tam wzniesieniach już nie dawała rady i co jakiś czas trzeba było się odepchnąć. Tutaj nawet pod całkiem dużymi wzniesieniami ona nawet przyspieszała, także to jest naprawdę spoko. Nie podoba mi się natomiast waga, no ja mieszkam na trzecim piętrze i nie mam windy, więc codzienne wnoszenie tego jest dość uciążliwe. Jeśli ktoś ma windę albo ma garaż, gdzie może sobie trzymać taką hulajnogę bez wnoszenia jej na górę, no to raczej nie powinno to sprawiać problemu, ale tak jak mówię, no jest dość ciężka. Dzięki za uwagę, koniecznie dajcie znać, co Wy myślicie na temat tej hulajnogi. Zapraszam na grupy na Facebooku, zachęcam do subskrypcji, jeśli chcecie oglądać więcej tego typu odcinków. No i widzimy się jak zawsze w następnym odcinku. Trzymajcie się!